Siemaneczko i ziomeczki, ja jestem Kroks i witam was dzisiaj w takim troszkę nietypowym openingu, ponieważ nie jest to już opening w grze, tylko jest to opening na stronie Drake Moon. Będziemy otwierać sobie skrzynki plany, tak się będziemy otwierać sobie takie Biston Case'y za $1.89. Mam tutaj tych dolarków 14,5, więc myślę, że będzie fajnie, więc zaczynamy już otwierać. Do zgarnięcia jest oczywiście, tutaj są bardzo fajne skiny, jest tutaj Karambit Gamma Doppler, AK-47 Hydrofonika, który bardzo chciałbym mieć, jest Desert Eagle Hand Cannon, który jest w kolekcji Cobblestone, z którego robi się kontrakt na Dragon Lore, jest on wart Factory New około 30-40 euro, więc no myślę, że spoko by było go trafić. Chamelona też bym chciał, ponieważ nie mam skina do Auga. No i co? No to już chyba przyszedł czas, żeby zacząć otwierać te skrzynki ostatnio. Nie miałem tutaj szczęścia do tych skrzynek na tej stronie i uwaga, co będzie? Będzie P90 Grim, nie jest to najlepszy drop, ale jest trochę tutaj obrysowany field tested na tak 27 centów. Jeszcze chciałem dodać, że wchodzicie sobie tutaj w zakładkę kod promocyjny, wpisujecie sobie tutaj kod Kroksi i dostaniecie 0,45 dolarka. Ja już tutaj wykorzystałem. Dobra, otwieramy dalej. Okej. I co trafimy? No mam nadzieję, że poleci jakiś dobry skin stąd z tej wyższej półki. I oj, Chameleon był blisko, bardzo blisko był. Ale mamy TK9 za 54 centy z Factory New, więc jest fajnie. Tutaj mamy też przedział, w jakim są losowane liczby. Karambit Gamma Doppler tutaj jest. No szanse na niego są no takie troszkę średniawe, ale zawsze jest jakaś szansa, że trafimy go. I uwaga, i będzie MP9. No na razie to żadna skrzyneczka się mi nie zwróciła. No kurczę, no nie chcę samych niebieskich skinów dropić, chociaż fioletowego jakiegoś bym chciał. Mamy jeszcze tutaj na parę skrzyneczek. Zobaczmy, co teraz nam wypadnie. No oczywiście AWP, Pity Viper, tutaj Galil AR Echo. A tutaj oczywiście MP9. A tutaj to jest zapewne walka, więc nie wiem, czy byłaby coś warta. Tram dalej. I Chameleon nie będzie, ale jest AWP Pit Viper. Factory New, mam nadzieję. Field tested. Ej, dobra, 64 centy. Też jest. No nie jest to dobrze, ale jest tak średnio. O, chociaż tego MP7 też bym chciał wylosować. Ej. Ale Chameleona, no miałem nadzieję, że Chameleona trafię. Ale dobra, no widocznie. Lasta chciał, żebym go nie trafił. Otwieram dalej. I oj, był Karambit Gamma Doppler, jest Pepe Bison Fall Lord. Feltowy skin, 84 centy, to już chyba najlepszy drop jest, jak na razie. Dobra, następna skrzynka. I tutaj musi coś dobrego polecić. Ale oczywiście poleci nic. Obok Auk Chameleon, obok Hydrofonika, ale nie. Musiał polecić Pepe Bison. No dobra, nie mam tutaj już na skrzyneczkę, więc muszę wejść sobie w wygrane. Sprzedamy. Okej, to sprzedamy. To Gunwo też. I jeszcze tylko P90 Green. Sprzedamy. Okej. Jeszcze raz sobie otworzymy. No, może teraz coś padnie dobrego. No kurde. No i oczywiście kolejny shit. Bo po co? Jakiegoś dobrego itemka trafić, po co? Dobra, wszystko sprzedajemy. Jak leci, to sprzedajemy, panie. I otworzymy sobie troszkę inną skrzyneczkę. Ponieważ otworzymy sobie Pikes. I otworzymy sobie White Moona. Tutaj już są konkretne skiny. Jeżeli tutaj trafi coś dobrego, to naprawdę będę bardzo ucieszony. I uwaga, co będzie. Desert Eagle, Kumisho Dragon. Jest dobrze. 2,91, no i zrobiliśmy profit. Dobra, sprzedajemy to dalej. Może się odkujemy, tak się zawsze mówi, taki trochę hazardzista ze mnie. Nie ma tutaj szans na kosę, ale jest na N44. O, był kałaszek, Case Hardened. Jest USP. Dobra, jeszcze jedna skrzynka. Odkujemy się, czy się odkujemy? Niech poleci Kaiman chociaż. Niech poleci chociaż Kaiman, leci P250 Wingshot. I oczywiście. O! Troszkę więcej niż myślałem. Za jeden. O! Co się stało? Drake Moon, halo?
Co byśmy mogli za to otworzyć? Chyba tylko jedynie uspa skrzyneczkę. Tak, z takich lepsiejszych. No, to otworzymy uspa sobie. Sprzedamy sobie. Okej. Okay. I otworzymy sobie uspów. Nie mam w ogóle szczęścia do tych skrzyneczek. No, myślę, że teraz może będzie. Liczyłby na tego. Miałem go kiedyś, ale sprzedałem go. Uuu, kill confirmed był! Uuuuj. No, opening nie jestem szczęśliwy, więc nie wiem, czy będzie jakiś opening w stronach jeszcze. Jeszcze coś zobacz, dobrze. Co tu? Szkoda, że tego sprzedałem tego Digla, bo by mi się przydał. Chociaż mam moją dyrektywę. Mam 40 centów. No i tak jak mówię, możecie sobie otworzyć za kod promocyjny Crocs taką skrzyneczkę albo tamtą. W tamtym macie szanse na klucz, nawet niewielkie. I no, gdybyśmy teraz użyli mojego kodu, to poleciałbym nam tutaj taki scout. No, 10 centów, no ale no nie można w takiej skrzyneczce liczyć na coś dobrego. No jest tutaj 50 modów, jedynie z takich trochę lepsiejszych. No ale dobra, no. Niestety nie zrobiliśmy tutaj praktycznie nic. Ja przedmiotów nie mogę wypłacić, ponieważ nie mam bana na wymiany. Więc sobie go sprzedam. Nie wiem po co, ale go sprzedam sobie. No, no i to chyba byłoby na tyle. No nic tutaj takiego dobrego nam nie poleciało, tylko straciłem po prostu 60 zł, coś takiego straciłem. Jeszcze czekajcie, bo może jakiś tutaj wam giveaway zrobię. Nie wiem, czekajcie. Zrobimy sobie giveaway, Janna. Tutaj mój ekwipunek jest bogaty. Taki troszeczkę. Zrobimy sobie giveaway, a zrobimy sobie na taki kluczyk. Do spojrzenności. Więc jeżeli chcecie wygrać taki kluczyk, to napiszcie w komentarzu swój trade link plus klucz i możecie mieć szansę właśnie na wygranie takiego kluczyka. No i no to już by było chyba na tyle, więc no ja się już z wami żegnam. Pamiętajcie, kod promocyjny Crocsy, dostaniecie 0,45 dolarka. No i no to tyle. Jeżeli chcecie więcej openingów, to no, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się, cześć!